Widowisko to jest próbą rekonstrukcji wieczorów z tańcami w obywatelskich domach warszawskich w latach 1815-1830 i próbą odtworzenia ich specyficznego, mało znanego dziś klimatu. Informacji o balach, wieczorach tanecznych, strojach pań i panów, repertuarze pieśni i tańców oraz atrakcjach podczas zabaw dostarczały recenzje warszawskiej prasy codziennej, na przykład Kuriera Warszawskiego, pamiętniki, listy, wypowiedzi muzyków, kompozytorów i tancerzy. Prezentowany wieczór z tańcami odbywa się w okresie po utraconej niepodległości Polski i równocześnie budzenia się świadomości i odrębności narodowej. W tym czasie pojawiają się myśli i próby oswobodzenia kraju. Symbolem polskości stają się też polskie tańce, krakowiak, mazur i polonez.